Witamy w kursie AutoCAD 2012. W kursie tym omówimy interfejs programu, będziemy tworzyli przeróżne obiekty, będziemy poddawali je modyfikacji, zajmiemy się tworzeniem tekstu, omówimy warstwy, będziemy wymiarowali nasze obiekty oraz będziemy tworzyli bloki. W tym jednak rozdziale zajmiemy się różnicami, jakie pojawiły się w porównaniu z poprzednimi wersjami programu AutoCAD. Różnice te pokażemy na konkretnych przykładach. Kliknijmy zatem na naszą linię, zaznaczmy ją lewym klawiszem myszki. Pojawiły nam się trzy uchwyty niebieskie. Najedźmy na ten ostatni uchwyt i pojawia nam się menu, dzięki któremu możemy rozciągnąć nasz obiekt. Naciśnijmy lewy klawisz myszki i w ten sposób możemy rozciągnąć naszą linię o dowolną wartość. Tą wartość możemy podać konkretnie wpisując klawiatury, bądź nacisnąć w dowolnym miejscu lewym klawiszem myszki. W ten sposób wydłużyliśmy nasz obiekt. Teraz możemy sobie chwycić nasze wymiarowanie, chwycić za ten uchwyt i dociągnąć go do tego miejsca. Następnie, jeżeli najedziemy sobie tutaj na ten uchwyt naszego wymiarowania, pojawia nam się menu z różnymi opcjami. Możemy na przykład rozciągnąć, przesunąć z nią wymiarową, przesunąć tylko tekst. W ten sposób możemy sobie w dowolne miejsce przesunąć nasz opis. Kliknijmy na przykład w tym miejscu. Następnie możemy przesunąć nad linią wymiarową, jak również możemy zresetować położenie tekstu do poprzedniego stanu. Naciśnijmy klawisz Escape, aby odznaczyć nasze obiekty. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Mamy tutaj łuk. Zaznaczmy go lewym klawiszem myszki. Najedźmy na ten uchwyt na środku, pojawia nam się menu, możemy rozciągnąć nasz łuk, bądź możemy go powiększyć oraz zmniejszyć, możemy również podać konkretny promień, niech to będzie na przykład 40 jednostek, zatwierdźmy klawiszem Enter. Odznaczmy nasz łuk klawiszem Escape. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Mamy tutaj wielolinię odniesienia, kliknijmy ją, zaznaczmy ją lewym klawiszem myszki, Najedźmy na ten uchwyt. Możemy skorzystać z tych trzech narzędzi. Rozciągnij, przedłuż linię łączącą oraz dodać linię odniesienia. Spróbujmy przedłużyć linię łączącą. Na przykład do tego miejsca. Kliknijmy lewy klawisz myszki i ta linia łącząca została przedłużona. Możemy również dodać linię odniesienia. Wyłączmy sobie może tryb ORTO klawiszem F8 i w ten sposób złapmy sobie na przykład koniec tego. Boku. Naciśnijmy lewy klawisz myszki. Aby wyjść z tego polecenia, naciśnijmy klawisz Escape dwukrotnie. Mamy tutaj prostokąt. Spróbujmy sobie zaokrąglić jego narożnik. Przejdźmy tutaj do opcji zaokrągli. Następnie wybierzmy obiekt. Kliknijmy lewym klawiszem myszki. I tutaj widzimy podgląd naszego zaokrąglenia. Jeżeli stwierdzimy, że jest on. Za mały, naciskamy prawy klawisz myszki, przechodzimy do podania promienia. Obecnie nasz promień to 15 jednostek, możemy go zwiększyć do 20 jednostek. Zatwierdźmy klawiszem Enter. I teraz, najeżdżając na drugi bok, pojawia nam się to zaokrąglenie. Jeżeli nam odpowiada, klikamy lewym klawiszem myszki i w ten sposób mamy zaokrąglony nasz narożnik. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Mamy tutaj dwa łuki, są to dwa oddzielne. Łuki, przejdźmy do panelu modyfiku i tutaj jest taka ciekawa opcja jak dołącz, łączy podobne obiekty tak aby utworzyły pojedynczy niepodzielny obiekt, zatem kliknijmy lewym klawiszem myszki, następnie zaznaczmy nasz obiekt źródłowy, następnie zaznaczmy obiekt do połączenia i naciśnijmy klawisz enter i w ten sposób utworzyliśmy jeden niepodzielny obiekt. W kolorze czerwonym, ponieważ podaliśmy ten łuk jako obiekt źródłowy. Naciśnijmy klawisz Escape, aby odznaczyć nasz obiekt. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Tutaj zastosujemy sobie szyk wzdłuż ścieżki. Zatem wybierzmy nasz obiekt, naciśnijmy klawisz Enter. Następnie wybierzmy krzywą definiującą i w ten sposób tworzymy nasz szyk. Naciśnijmy lewy klawisz myszki. Następnie klawisz Enter i zakończmy nasz szyk. Przejdźmy już do ostatniego przykładu. Zaznaczmy sobie nasz obiekt i przejdźmy do narzędzia Kopiuj. Zaznaczmy teraz punkt bazowy, niech to będzie ten punkt. Następnie naciśnijmy prawy klawisz myszki. Mamy tutaj taką opcję jak szyk. W tym momencie należy podać liczbę elementów, na przykład niech to będzie 10 elementów, zatwierdźmy klawiszem enter. W ten sposób mamy tutaj 10 elementów. Oczywiście zmniejszamy sobie nasz widok oraz powiększamy scrollem myszki w górę lub w dół. Następnie włączmy sobie tryb orto klawiszem F8. W ten sposób możemy sobie utworzyć nasz szyk, wskazując konkretną wartość między tymi prostokątami. Kliknijmy na przykład w tym miejscu. Oraz zakończmy klawiszem Escape. W ten sposób możemy kopiować, a równocześnie tworzyć szyk z naszych prostokątów.